Cześć, nazywam się Mateusz Kornecki. Dzisiaj pokażę Wam trening pleców i zademonstruję kilka ćwiczeń na te partie mięśni. Jedyną rzeczą, którą będziemy dzisiaj wykorzystywać, jest ręcznik. Na pewno każdy z Was ma go w domu. Tak więc zacznijmy. Pierwsze ćwiczenie to jest leżenie przodem. Unosimy dwie ręce, w której trzymamy ręcznik i nasze partie pleców, mięśnie pracują, jest to dolna część pleców, czyli lędźwie. W ten sposób wzmacniamy je i powoduje to, że nasza postawa jest stabilniejsza. A więc kładziemy się przodem. Ręcznik, mamy wyprostowane ręce i robimy 10 powtórzeń. Utrzymując ręcznik w górze na 3 sekundy. Pamiętajcie, żeby głowa była prosto z tułowiem waszym i wzrok skierowany w podłoże. Dobra. Drugie ćwiczenie również w leżeniu przodem. Również absorbuje mięśnie głębokie pleców i grzbietu całego. Dlatego pokażę Wam teraz ćwiczenie z ciężarkiem, ale jeżeli nie macie ciężarka, bądź może to być cokolwiek, jakieś kilogramowe obciążenie, to będzie bardzo dobrym sposobem dodania do tego ćwiczenia. Tak więc kładziemy się i przenosimy, trzymamy ciężarek bądź cokolwiek w dwóch rękach i przenosimy równocześnie unosząc nogi. Przenosimy go do tyłu i do przodu. Przekładamy z ręki na rękę. Ilość takich powtórzeń to 10. Ile serii? Możemy zrobić 3 serie. Jest to wystarczająca ilość. Dobra. Trzecie ćwiczenie, także w leżeniu. A więc tak, może od razu zademonstruję. Leżymy przodem. Bierzemy ręcznik na szerokość naszych barków. Ręce wyprostowane. I następnie przyciągamy ręcznik do klatki piersiowej. Pamiętajcie, że głowa musi być prosto. Wzrok skierowany w podłoże. Wykonujemy takich 10 powtórzeń. Pamiętajcie, aby wasze ręce rozciągały ręcznik, aby ten był w maksymalnym napięciu. Dziesięć powtórzeń. Ile serii? 3 serie. No. Kolejne ćwiczenie, również z ręcznikiem, a więc wraz zademonstruję. Pochylamy naszą postawę. Plecy proste, brzuch napięty. Pępek przylega do waszych pleców. I zaczynamy wiosłowanie. 10 powtórzeń. Hop. Pamiętajcie, aby cały czas wasze plecy były napięte. Dziesięć powtórzeń. I ostatnie dzisiaj ćwiczenie z ćwiczeń wzmacniających wasze plecy. Od razu zademonstruję. Kładziemy się przodem. Podnosimy równocześnie nogi i ręce. Łapiemy szeroko ręcznik. I trzymamy tak 30 sekund. Oczywiście może to być mniej, więcej, ale tyle, ile da się radę. Wasze plecy są napięte, wzrok skierowany w podłoże.
zobaczyć ogień. I nie tylko. Wasze mięśnie też będą powoli drżały, ale postarajcie się utrzymać. Teraz zademonstruję wam kilka ćwiczeń rozciągających. Pamiętajcie o tym, że po każdym treningu ważne jest, żeby takie ćwiczenia robić. Z prostego powodu, wasze mięśnie szybciej się regenerują i stają się dłuższe i przez to możesz później lepiej trenować w następnym dniu. Tak więc dwa ćwiczenia. Pierwsze. Kładziemy się na ziemi i nasze ręce staramy się wyciągnąć jak najdłużej w przód. Trzymamy tak około 6-8 sekund. Następnie przechodzimy w prawą stronę. Wtedy nasze boczne partie bardziej są zaangażowane w rozciąganie. Tak samo robimy z drugą stroną. I takiej serii wykonujemy dwie. I ostatnie ćwiczenie rozciągające. Kładziemy się, leżenie tyłem, nogi wyprostowane i zaczynamy. Prawa noga do lewej ręki, w zasadzie prawe kolano do lewej ręki i staramy się pomagać sobie ręką, rozciągać, przyciągać nogę i rozciągać dolne partie mięśni pleców. Analogicznie robimy tak samo w drugą stronę. Staramy się, aby nasze barki leżały prostopadle do podłoża. Równolegle do podłoża. I takiej serii wykonujemy też dwie. Dzięki za trening. Życzę powodzenia.